Cześć. Wrzesień to czas, kiedy dzieciaki wracają do szkół, a gracze do poważnego grania w bardzo dobre produkcje. Okres, w którym wielkie wydawnictwa oferują graczom to, co mają najlepsze, potrwa do połowy grudnia. Mamy więc nadzieję, że udało Wam się zaoszczędzić w wakacje trochę pieniędzy. Przyjrzyjmy się w tym materiale kilku potencjalnym hitom, ale też i mniejszym tytułom, które powinny zwrócić Waszą uwagę. Jedziemy! JoJo's Bizarre Adventures All-Star Battle Air. Klasyczna bijatyka od studia Cyber Connect 2, twórców m.in. Naruto Ultimate Ninja Storm czy też Dragon Balla, otrzymała swojego wymarzonego remastera. Komuś, kto nawet ledwie liznął japońską kulturę, nie sposób nie znać serii JoJo Bizarre Adventures. Anime adaptujące mangę autorstwa Hirohiko Arakiego wiralowo podbiło internet i stało się zarówno memem, jak i ulubionym shounenem rzeszy oglądających. All-Star Battle nadaje temu ciekawy kontekst, bo wyszło jeszcze przed ukazaniem się anime i uzyskaniem popularności serii na zachodzie. Z tego powodu używane kopie gry osiągały horrendalne ceny na aukcjach i fani zmuszani byli do sprowadzania na własną rękę wersji azjatyckiej. Oryginał, choć oferował dobrą zabawę, był dosyć biedny w zawartość. Wersja R, poza odświeżeniem oprawy graficznej, doda również nowych bohaterów, ataki i nieco lepszy system walki. Czy ten biały kruk wśród miłośników JoJo zyska drugą młodość? Mamy taką nadzieję. The Last of Us Part 1 to remake pierwszej odsłony i dodatku jednej z najlepszych marek ekskluzywnych na konsole PlayStation. Pierwowzór zadebiutował w 2013 roku na PlayStation 3, a rok później w zremasterowanej wersji ukazał się na PlayStation 4. Choć gra wciąż wygląda świetnie, twórcy z Naughty Dog postanowili zrównać oprawę do tej z drugiej odsłony z 2020 roku i wprowadzić kilka usprawnień w sztucznej inteligencji. No bo wiadomo, czego nie robi się dla pieniędzy. Noż kurwa, znowu się pomyliłem. Dla graczy, oczywiście, że dla graczy. PC-towych. Tak, ten rewelacyjny tytuł w końcu zadebiutuje na PC, a przy okazji posiadacze PlayStation 5 będą go mogli zakupić za jedyne 329 zł. No jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią, dobrze wszystko jest w porządku. Jest git. Temtem, czyli Pokémony Multiplayer? Marka ta od zawsze szczyciła się możliwością współpracy graczy poprzez wymienianie się stworkami, ale nigdy nie zapewniła pełnoprawnego doświadczenia MMO. Było kilka prób fanowskich, by połączyć społeczność, ale Nintendo nigdy nie skorzystało z tego potencjału drzemiącego we wspólnym łapaniu potworków. Z ratunkiem dla spragnionych fanów wyszedł wydawca Humble Games. Wtemtem będziemy przemierzać wyspy, łapać i szkolić tytułowe stworki, by mierzyć się z innymi trenerami. Od gracza zależy, czy chce zostać mistrzem, czy może rozwinąć karierę badacza rzadkich gatunków. Ale jeśli przeszkadza Wam wizja pokemonowego MMORPG, kampanię będziecie mogli również przejść sami. Steel Rising to kolejna produkcja RPG od francuskiego studia Spiders, które podobnie jak niemieckie Piranha Bytes słynie z tego, że swoje gry produkuje w tartaku. Nowe IP zapowiada się jednak niezwykle ciekawie i w ruchu eksploracja oraz walka nie przypomina wcześniejszych tytułów. Akcja gry przeniesie nas do alternatywnej wersji Paryża, w którym w trakcie przedłużającej się rewolucji francuskiej powstańcy zmagają się z armią humanoidalnych automatów. Jako gracz wcielamy się w automaton o imieniu Ages, którego zadaniem jest zadbanie o bezpieczeństwo Marii Antoniny. To może być czarny koń drugiej połowy roku, o ile na drodze do sukcesu nie staną produkcji błędy i problemy z optymalizacją. Oczywiście na naszej liście nie mogło zabraknąć strzelanki na Nintendo Switch. Splatoon 3 to kolorowy FPS, w którym bohaterowie przybierają formę podobną do ośmiornicy, strzelając do siebie kolorowym atramentem. Gra zaoferuje kampanię dla jednego gracza oraz tryb sieciowy. Splatoon jest ekskluzywną marką Nintendo, ma swoją bazę fanów, więc jeśli macie Switcha, warto mieć trzecią część na oku. Czy kolejne małe studio o znikomym dorobku stara się stworzyć niskobudżetowy klon formuły From Software? Wszystko na to wskazuje, w końcu Solstice czerpie garściami z mangi Berserk. Rozgrywa się w fantastycznej wersji średniowiecza i ma Souls w tytule.
Jednak to tylko niezła zmyłka, bo gra studia Replay Game to slasher w stylu produkcji takich jak Devil May Cry czy Bayonetta. Mamy więc grę akcji nastawioną na walkę i starcia z potężnymi bossami. Solstice wyróżnia się spośród innych gier tego typu faktem, że pod naszą kontrolę oddane są dwie postacie. Jedna specjalizująca się w walce w zwarciu i druga miotająca magicznymi atakami. Twórcy chwalą się bardzo rozbudowanym drzewkiem umiejętności i widowiskowymi walkami wykorzystującymi rozbudowany system combo. Czy to zapewni sukces produkcji? Przekonamy się już 20 września. Również pod koniec września zagramy w Serial Cleaners, kontynuację skradanki sprzed 5 lat, w której wcielamy się w sprzątacza miejsc zbrodni. Ponownie nad tym tytułem pochylili się deweloperzy z Drew Distance. Tym razem porzucimy lata 70. i przeniesiemy się 2 dekady później. Trafiamy do Nowego Jorku, gdzie poznamy los 4 sprzątaczy. Powinniśmy spodziewać się znacznie lepszej oprawy graficznej, gameplayu i liczyć można też na ciekawą historię. Pierwsza odsłona była bardzo interesująca i grywana, dlatego druga część polskiego indyka również powinna dać radę. Niechciane dziecko studia Obsidian. Kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy o Grounded, społeczność fanów była zwyczajnie sfrustrowana. No bo jak to? Studio Obsidian, mistrzowie klasycznych RPG-ów, po zakupie przez Microsoft mają teraz produkować jakąś kooperacyjną grę o mrówkach? Zupełnie nie pasowało to do autorów drugiego Neverwinter Night czy Fallouta New Vegas. Gracze chcieli kolejnej pełnokrwistej gry fabularnej, a otrzymali typowy produkt do Game Passa. Dziś nastroje wokół Grounded są bardziej pozytywne, gdyż gra zaliczyła swój debiut we wczesnym dostępie. Ludzie na własnej skórze przekonali się, że nie jest to tak zła gra, jak ją malują. Co prawda fani RPG-ów nie mają co tutaj szukać, ale osoby chcące dostać grę typu survival do pogrania ze znajomymi w kooperacji powinni być bardziej niż zadowoleni. Even in death. Kultowy cykl Valkyrie powraca po latach. Valkyrie Elysium to kolejna odsłona serii RPG zapoczątkowana jeszcze na pierwszym PlayStation. Tytuł powraca do świata nordyckiej mitologii, gdzie nadchodzący Ragnarok zakończy wszystko. W grze wcielamy się w Valkyrie ruszającą z misją powstrzymania tego zjawiska i uratowania świata. Poprzednie gry z serii były bardzo ciekawymi i unikatowymi tytułami, które warto znać. Nowa odsłona stawia na bardziej typowe rozwiązania i wpisuje się gdzieś pomiędzy grę akcji a zwykłe roleplaying. Za Valkyrie Elysium nie stoją co prawda poprzedni deweloperzy, a gra wygląda na budżetowy tytuł JRPG. Twórcy ze studia Soleil nie mają zbyt dużego dorobku, a zwiastuny gry są średnio zachęcające. Nie należy jednak z góry skreślać tej produkcji, może szykuje się kolejna wyśmienita gra RPG od Square Enix. Dowiemy się tego już pod koniec miesiąca. Już kończymy, ale to nie wszystkie gry, na które warto czekać we wrześniu. W nadchodzącym miesiącu zadebiutuje także nowa odsłona koszykarskiej serii od 2K, czy też FIFA 23, czyli ostatnia odsłona legendarnej serii od EA spod szyldu FIFA. Warto też czekać na Metal Hellsinger, czy też powrót po 30 latach Rona Gilberta z Return to Monkey Island. To by było na tyle. Do usłyszenia. Cześć.